naszych badań prowadzonych w Instytucie Bojma, które prowadzimy również z biznesem, wynika, że ważne są trzy aspekty. Po pierwsze, instytucje, silne instytucje państwowe, które wspierają polskich eksporterów za granicą poprzez swoje biura. Po drugie, bardzo ważne są sieci, usieciowienie, kontakty, także zakładanie wszelkich stowarzyszeń, które mają na celu zrzeszanie ze sobą polskiego biznesu, bo zawsze każdy komuś coś pomoże i doradzi. Natomiast trzecia kluczowa kwestia to jest ewaluacja, to znaczy to, żebyśmy, jeśli odnosimy jakąś klęskę na polu biznesowym, żebyśmy ją oceniali, żebyśmy również rozmawiali o tym, jakie lekcje można wynieść z tej klęski, wobec czego w przyszłości jakby zwiększają się nasze szanse na to, żeby nie popełniać błędów. Polska Agencja Inwestycji i Handlu działa na rynkach perspektywicznych i egzotycznych, zarówno tych dalszych, jak i bliższych. Co do zasady, naszym zadaniem jest wspieranie polskich eksporterów w tym, aby tę ekspansję przeprowadzili skutecznie. Więc naszym zadaniem jest to, aby uzupełnić ich informacje na temat rynku, przybliżyć im te rynki od strony regulacyjnej, od strony analizy rynku, od strony otoczenia tego rynku, od strony konkurencji. Niwelujemy bariery, pomagamy eksporterom wyszukiwać partnerów biznesowych, kontrahentów, weryfikujemy ich wiarygodność, co w przypadku prowadzenia negocjacji biznesowych ma szalenie istotne znaczenie. Jesteśmy na tych rynkach obecni i chcemy, aby ten eksport, który dzisiaj bardzo mocno koncentruje się na rynkach europejskich, mocniej się dywersyfikował geograficznie, żeby te proporcje 80% Europa, 20% reszta świata, żeby one się w miarę możliwości kiedyś w najbliższej przyszłości balansowały. To są zupełnie nowe rozwiązania, pomieszane oczywiście z tymi starymi, ale ulepszonymi. Tak więc przedsiębiorcy na chwilę obecną mają dostęp do bardzo elastycznego ekosystemu, w którym mogą się poruszać jako eksporterzy, już eksportujący swoje towary czy usługi, ale też firmy, które dopiero chcą zacząć ten eksport. W związku z czym mamy instrumenty, które zarówno wspomagają ich w inwestycjach za granicą, w przejęciach, fuzjach, innego typu transakcjach i finansowaniu tych transakcji, ale także w ich rozwoju inwestycyjnym również w Polsce, ponieważ w tym nowym systemie, dzięki tym rozwiązaniom, które wprowadziliśmy, możemy gwarantować finansowanie inwestycji tutaj w Polsce, które mają służyć eksportowi bądź eksporterom. . 80% światowego handlu dzisiaj wymaga finansowania i to finansowanie dotyczy zarówno eksportu dóbr konsumpcyjnych, jak i eksportu dóbr inwestycyjnych, czy też usług inwestycyjnych. I finansowanie w tym znaczeniu oczywiście staje się bardzo ważnym elementem, który świadczy oczywiście o sukcesie polskiej firmy, która wychodzi na rynki. Ono staje się jeszcze bardziej ważniejsze, jeżeli firma myśli o rynkach bardziej odległych, czy może nawet nieoczywistych. I obok tego finansowania, to co jest ważne, partnerstwo czy obecność banku w każdej transakcji, ono również dyscyplinuje kontrahentów zagranicznych, ono również podnosi wiarygodność samej transakcji, dokonuje pełnej analizy oczywiście ryzyk, co oczywiście przekłada się na wyższe prawdopodobieństwo sukcesu. Więc my, polskie firmy, oczywiście zachęcamy zawsze do kontaktu z bankiem, po to żebyśmy mogli już na samym początku, kiedy firma myśli o jakimś kontrakcie, czy to jest kontrakt eksportowy, czy to jest coś bardziej zaawansowanego w postaci zakupu aktywów zagranicznych, bo też budowy aktywów zagranicznych, tak żeby weszła w dialog z instytucją finansową, ażeby instytucja finansowa mogła dostosować, zaproponować pewne rozwiązania finansowe, które są dopasowane i optymalne z punktu widzenia modelu biznesu, jaki ta firma prowadzi w Polsce czy też na rynku zagranicznym.